Tegoż dnia jeszcze pan Wołodyjowski wyjechał z chorągwiami na pomoc młodemu panu Wasilkowskiemu, który ku Chryńczukowi skoczył, bo przyszła wieść, iż tam tatarowie wpadli torhakiem, ludzi krępując, bydło biorąc, ale wsi dla niepoznaki nie paląc. Pan Wasilkowski wnet ich rozgromił, jaser odebrał i jeńców wziął. Tych pan Wołodyjowski do żwańca powiódł, poleciwszy panu Makowieckiemu napytki ich wziąć i zeznania ich rządnie spisać, tak aby hetmanowi i królowi mogły być odesłane. Tatarzy zeznali, iż z rozkazania perkułapskiego granicę przeszli, mając sobie dodanego w pomoc rotmistrza Stingana z Wołoszą. Natomiast lubo przypiekani nie umieli powiedzieć, jak daleko mógł znajdować się w tej chwili cesarz turecki z całą potęgą, gdyż idąc niezwornymi kupami, przodkiem, nie utrzymywali z całym obozem związku. Wszyscy jednak zgodnie zeznali, że cesarz potęgę poruszył, że do Rzeczypospolitej ciągnie i prawdopodobnie wkrótce stanie już pod chocimiem. Nie było w tych zeznaniach nic nowego dla przyszłych obrońców Kamińca, ponieważ jednak w Warszawie na dworze królewskim jeszcze nie wierzono w wojnę. Przeto postanowił pan podkomorzy Podolski wyprawić jeńców wraz z ich nowinami do Warszawy. Podjazdy wróciły zadowolone z pierwszej ekspedycji. Tymczasem wieczorem przybył do Wołodyjowskiego sekretarz jego pobratymca Habares Kula, starszego Perkułaba Chocimskiego. Nie przywiózł on żadnego listu, bo Perkułap bał się pisać, natomiast polecił powiedzieć ustnie swemu pobratymcowi Wołodyjowskiemu, źrenicy oka i kochaniu serca, aby się na baczności miał, jeśli Kamieniec nie ma dość wojsk do obrony, by pod jakimkolwiek pozorem miasto opuścił, bo cesarz już drugiego dnia w Chocimiu z całą potęgą spodziewan. Wołodyjowski kazał podziękować Perkułabowi i nagrodziwszy sekretarza wysłał go z powrotem. Sam zaś zawiadomił natychmiast komendantów o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Wieść, lubo spodziewano się jej każdej godziny, wielkie uczyniła wrażenie. Zdwojono gorliwość przy robotach miejskich, pan hieronim lanskoroński zaś ruszył bez chwili zwłoki do swojego żwańca, by stamtąd na Chocim mieć oko. Czas jakiś upłynął na oczekiwaniu. Na koniec w porcjum 2 sierpnia sułtan stanął pod Chocimiem. Rozlały się pułki jako morze bezbrzeżne i na widok ostatniego grodu leżącego w granicach władzy Padeszacha okrzyk Allah, Allah wyrwał się z setek tysięcy gardzieli. Po drugiej stronie Dniestru leżała bezbronna Rzeczpospolita, którą te niezmierne wojska miały zalać jak powódź lub pożreć jak płomień. Tłumy wojowników, nie mogąc się pomieścić w grodzie, rozłożyły się na polach, na tych samych, gdzie kilkadziesiąt lat temu równie liczną armię proroka rozgromiły polskie szable. Teraz zdawało się, że nadszedł czas zemsty i nikt w tych dzikich zastępach, począwszy od sułtana, skończywszy na ciurze obozowym, nie przeczuwał, że te pola po będą dla półksiężyca złowrogie. Nadzieja Ba nawet pewność zwycięstwa ożywiała wszystkie serca. Janczarowie i Spachisowie, tłumy pospolitego ruszenia z Bałkanów, z gór Rodopu, z Rumeli, z Pelionu i Osy, z karmelu i libanu, z pustyń arabskich, z nadbrzegów Tygru, z nizin Nilowych i spiekłych piasków afrykańskich, wydając dzikie okrzyki, domagały się, by ich natychmiast na niewierny brzeg prowadzić. Lecz tymczasem muezinowie z chocimskich minaretów poczęli wołać na modlitwę, więc uciszyło się wszystko. Morze głów w zawojach, kapuzach, fezach, burnusach, kefiach i stalowych hełmach pochyliło się ku ziemi i przez pola poszedł głuchy pomruk modlitwy, na kształt brzęczenia niezmiernego roju pszczół i porwany przez powiew leciał za Dniestr ku pospolitej za czym ozwały się bębny, krzywy i piszczałki, dając znak wytchnienia. Lubo wojska szły wolna i wygodnie, chciał przecie padyszach dać im po długiej drodze aż z Adrianopola dorzeczny wypoczynek. Sam on odbył ablucję w jasnym źródle niedaleko miasta płynącym i do chocimskiego konaku odjechał. Na polach zaś poczęto rozpinać dla pułków namioty, które wkrótce okryły jakoby śniegiem nieprzejrzaną przestrzeń okolicy. Dzień był piękny i kończył się pogodnie. Po ostatnich wieczornych modlitwach obóz począł odpoczywać. Zapłysło tysiące i setki tysiąców ognisk, na których migotanie spoglądano trwożnie z przeciwległego żwanieckiego zameczku, bo tak były rozległe, że żołnierze, którzy chodzili na podjazd, zdając sprawę z tego, co widzieli, mówili, że zdawało im się, że całe multany w ogniskach. Lecz w miarę jak jasny miesiąc wytaczał się coraz wyżej na gwiaździste niebo, ogniska prócz strażowych gasły, obóz uciszał się i tylko wśród milczenia nocy rozlegało się rżenie koni i ryk bawołów pasących się na tarabańskich błoniach. Lecz na zajutrz, skoro świt, sultan ordynował Janczarów, Tatarów i Lipków, by przeszli Dniestr i zajęli Żwaniec tak miasteczko jak i zamek. Nie czekał ich mężny pan Hieronim Lanskoroński za murami, lecz mając przy boku czterdziestu swoich Tatarów, osiemdziesięciu Kijanów, jedną własną chorągę w towarzyską, uderzył na Janczarów u przeprawy i pomimo gęstego ognia z różnic zmieszał tę najprzedniejszą piechotę tak, że się w rozsypce poczęła cofać w wodę. Lecz tymczasem Czambuł, wspomagany przez Lipków, przeprawiwszy się bokiem, wdarł się do miasta. Dymy i krzyki ostrzegły mężnego pana podkomorzego, iż miasto jest już w rękach nieprzyjaciela, więc kazał się cofać od przeprawy, by nieszczęsnym mieszkańcom wyjść na pomoc. Janczarze, jako piechota, nie mogli go ścigać, on zaś biegł całym pędem na ratunek. I już dobiegał, gdy nagle nadworni jego tatarowie, cisnąwszy swe chorągwie, przeszli na stronę nieprzyjaciela. Nastała chwila wielce niebezpieczna. Chambuł wspomagany przez lipków, w przypuszczeniu, że zdrada wywoła zamieszanie, uderzył wręcz i z wielkim impetem na pana podkomorzego. Na szczęście Kijanie, zachęceni przykładem wodza, dali dzielny opór. Chorągiew zaś towarzyska złamała wkrótce nieprzyjaciela, który zresztą nie był w stanie dać regularnej polskiej jeździe odporu. Gruć przed miastem wnet pokryła się trupami. Szczególnie lipków. Ci bowiem wytrwalej od zwykłych ordyńców dotrzymywali pola. Nacięto ich sporo jeszcze i w ulicach, po czym pan Landskoroński, widząc, że od wody zbliżają się Janczarowie, schronił się za mury, wysławszy w przód do kamieńca o posiłki. Padyszach nie myślał zrazu tego dnia zdobywać Żwanieckiego Zamku, nie mając słusznie, że go w mgnieniu oka przy ogólnej wojsk przeprawie pokruszy. Chciał tylko zająć miasto i w przypuszczeniu, że oddziały jakie wysłał są na to zupełnie wystarczające, nie wysyłał więcej ni Janczarów, ni Ordy. Ci zaś, którzy już po tej stronie rzeki byli po cofnięciu się pana podkomorskim w mury, zajęli ponownie miasto i, nie paląc onego, aby w przyszłości za schronisko im samym i innym oddziałom służyć mogło, poczęli w nim gospodarzyć szablą i Jan Janczarowie chwytali młode niewiasty na żołnierską swawolę, mężów zaś i dzieci rąbali siekierami. Tatarzy braniem łupu byli zajęci. Wtem z baszty zameczku ujrzano, iż od strony kamieńca zbliża się jakowaś jazda. Zasłyszawszy o tym pan Landskoroński wyszedł sam na basztę, mając przy sobie kilku towarzyszów i wysadziwszy perspektywę przez strzelnicę, patrzył długo i uważnie w pole, wreszcie rzekł. To lekka jazda z chrypciowskiego prezydium, ta sama jazda, na której czele Wasilkowski do Chryńczuka chodził. Pewnie i teraz jego samego wysłano, po czym znów ją patrzeć. Widzę wolentarzy, pewnie chłumiecki Wojciech. A po chwili, chwała Bogu, jest i sam Wołodyjowski, bo widać dragonów. Mości panowie, wyskoczym imy z za murów i z Bożą Pomocą wyżeniem nieprzyjaciela nie tylko z miasta, ale całkiem za wodę. To rzekłszy, zbiegł co duchu na dół, by swych kianów i towarzystwo sprawić. Tymczasem w mieście pierwsi tatarowie dojrzeli nadciągające chorągwie i, ałakując przeraźliwie, poczęli się zbierać w czambuł. Po wszystkich ulicach rozległ się odgłos bębnów i szypuszów. Janczarowie stanęli wnet sfornie z, z całą tą szybkością, w jakiej mało która w świecie piechota mogła im dorównać. Czambuł wyleciał, jakby wichrem, wywiany za miasto i skoczył na lekką chorągiew. Sam czambuł, prócz lipków, których pan Landskoroński napsuł wiele, był przecie trzykroć liczniejszy od załogi żwanieckiej i nadciągających posiłkowych chorągwi, dla której to przyczyny nie zawahał się skoczyć na pana Wasilkowskiego. Lecz pan Wasilkowski, niepohamowany młodzik, który równie chciwie jak ślepo rzucał się we wszelkie niebezpieczeństwa, kazał natychmiast ludziom wziąć impet największy i leciał jako trąba powietrzna, ani dbając o liczbę nieprzyjaciół. Stropiła taka odwaga tatarów, nie lubiących w ogóle spotkania wręcz. Wnet też mimo krzyku jadących z tyłu murzów, mimo przeraźliwego świstu piszczałek i głosu bębna huczącego na kensim, to jest na ścinanie głównie wiernych, poczęli konie zdzierać, hamować, widocznie mdlały w nich serca i ochota coraz bardziej, wreszcie na odległość strzelenia z łuku przed chorągwią rozbiegli się na dwie strony, wypuściwszy ćmę strzał napędzących jeźdźców. Pan Wasilkowski, nie wiedząc nic o janczarach, którzy sforowali się z drugiej strony domu w Kurzece, pognał z ludźmi tymże impetem za tatarami, a raczej za połową czambułu, zgonił ją wkrótce i począł z tych, którzy konie gorsze mając niesporu uciekali. Wówczas druga połowa czambułu zawróciła się, chcąc go otoczyć, ale w tej chwili naskoczyli wolentarze. Jednocześnie zaś wypadł pan podkomorzy z kijanami. Tatarzy, naciśnięci z kilku stron, rozproszyli się jak piasek w mgnieniu oka i rozpoczęło się przebieganie. To jest gonitwa kupy za kupą, męża za mężem. Przecież orda padała gęstym trupem, szczególnie z ręki pana Wasilkowskiego, który w zaślepieniu sam jeden na całe gromady uderzał, tak właśnie jako kobuz uderza na stado rubli lub trznadli. Lecz pan Wołodyjowski, żołnierz przezorny i zimny, dragoną z ręki nie puścił. Równie jak ten, który sforę ociętnych kondli na tęgich rzemieniach trzymając, nie puszcza ich na lada zwierza, lecz wówczas dopiero gdy iskrzące ślepia i białe kły srogiego odyńca zobaczy, taki mały rycerz gardząc pieszchliwą ordą wyglądał, czyli za nią nie masz spachisów, janczarów lub innego jakiego wyborowego komunika. W ten przypadł do niego pan Hieronim Landskoroński ze swoimi kijany. – Dobrodzieju! – zawołał. – Janczary mają się kurzece, rzece, przyciśniem ich! Wołodyjowski wydobył rapier z pochwy i skomenderował naprzód. Każdy z dragonów ściągnął lejce, by konia pewnie mieć w ręku, po czym szereg pochylił się nieco i ruszył przed się tak sprawnie, jak gdyby na mustrze. Szli z początku rysią, potem wskok, ale nie wypuszczali jeszcze koni do największego biegu. Dopiero minąwszy domostwa położone ku wodzie na wschód od zamku, ujrzeli białe, pilśniowe czapki janczarów i poznali, że to nie z dżamakami, ale z regularnymi janczarami będzie sprawa. Bik! krzyknął włody i konie wyciągnęły się brzuchami szorując niemal po ziemi i wyrzucając kopytami grudy z stwardniałego gruntu. Janczarowie nie wiedząc, jaka siła nadchodzi w pomoc żwańcowi, mieli się istotnie ku rzece. Jeden ich oddział dwieście kilkadziesiąt ludzi liczący, był już u brzegu i pierwsze jego szeregi poczęły właśnie wstępować na promy. Drugi oddział, równie silny, nadążał chyżo, lecz w doskonałym ordynku, gdy ujrzał pędzącą jazdę. Wówczas zatrzymał się i w jednym mgnieniu oka obrócił czoło ku nieprzyjacielowi. Rusznice pochyliły się płotem i huknęła salwa jakby na mustrze. Co więcej, zaciekli wojownicy, licząc, iż towarzysze z nadbrzegu poprą ich ogniem, nie tylko nie pieszkli po wystrzale, ale okrzyknąwszy się, ruszyli za dymem i uderzyli z furią szablami na jazdę. Było to zuchwalstwo, do którego jedni Janczarowie byli zdolni, ale za które też przypłacili ciężko, bo jazda, nie mogąc, choćby chciała powstrzymać koni, uderzyła w nich jak młotem i złamawszy w mig, rozniosła postrach i zgubę. Pod siłą natarcia położył się pierwszy szereg jak łan pod wichrem. Prawda, że wielu padło tylko od impetu, i ci zerwawszy się biegli w rozproszeniu ku rzece, od której drugi oddział dawał ognia raz przy razu, mierząc wysoko, by ponad głowami swoich razić dragonie. Przez chwilę między janczarami stojącymi przy promach widać było wahanie się i niepewność, czy wsiadać na promy, czy też idąc za przykładem drugiego oddziału, uderzyć wręcz na jazdę. Lecz od tego ostatniego kroku powstrzymywał ich widok uciekających kub, które jazda parła końskimi piersiami i ciała tak okrutnie, że zapamiętałość jej chyba z jej biegłością mogła być porównana. Czasem kupa taka, gdy ją zbyt naciśnięto, odwracała się z desperacji i poczynała kąsać, jak kąsa przyparty zwierz, skoro widzi, że nie masz już dla niego ucieczki ale właśnie wówczas stojący u brzegu mogli poznać jasno jak na dłoni, że tej jeździe na białą broń niepodobna dotrzymać, tak dalece w użyciu jej góruje. Cięto broniących się przez łby, pyski i karki z taką wprawą i szybkością, że ruchu szabel oko niemal nie mogło pochwycić. Jak gdy czelać w zamożnym gospodarstwie młócąc groch, dobrze wyschnięty, bije gorliwie prędko w klepisko, tak iż cała stodoła brzmi odgłosami razów, a wyłuszczone ziarno pryska na wszystkie strony, taki od odgłosu szabel brzmiało całe nadrzecze, a kupy janczarów, łuszczone bez miłosierdzia rozpryskiwały się na wszystkie strony. Pan Wasilkowski rzucał się na czele swojej lekkiej jazdy, nic o własne życie nie dbając. Lecz o ile biegły kosiarz przewyższy silniejszego od się, lecz mniej wprawnego do koźby parobka, bo gdy ów się już i obfitym potem okryje, tamten idzie wciąż naprzód, równo przed sobą ścieląc pokłosy, o tyle właśnie pan Wołodyjowski przewyższył zapamiętałego młodzieńca. Przed samym zderzeniem się z janczarami puścił on dragonów naprzód, sam zaś nieco z tyłu pozostał, aby na całą bitwę mieć oko. Tak zdala stojąc pilnie patrzył, co chwila zaś rzucał się w war, uderzał, naprawiał, to znów pozwalał, by bitwa odsunęła się od niego i znów patrzył, znów uderzał. Jak zwykle w bitwie z piechotą, tak i wówczas trafiło się, że jazda w zapędzie pominęła uciekających. Kilkunastu z nich, nie mając przed sobą drogi do rzeki, zwróciło się w ucieczce do miasta, aby ukryć się w słonecznikach tuż przed domostwami rosnących. Lecz zauważył ich pan Wołodyjowski, dognał dwóch pierwszych i rozdał między nich dwa lekkie cięcia, a oni padli zaraz i kopiąc ziemię nogami, duszę wraz z krwią przez otwarte rany wyzionęli. Widząc to trzeci strzelił do małego rycerza z janczarki i chybił, a mały rycerz trzasnął go ostrzem między nos a usta i w ten sposób lubego życia pozbawił. Po czym nie zwłócząc, skoczył za innymi i nie tak prędko wyrostek wiejski pozbiera grzyby w kupie rosnące, jako on pozbierał ich, nim do słoneczników dopadli. Dwóch tylko ostatnich pochwycili żwanieccy ludzie, którym mały rycerz żywcem ich zachować rozkazał. Sam zaś rozgrzawszy się nieco, gdy ujrzał, że janczarów znacznie już do rzeki przyparto, skoczył w war bitwy i zrównawszy się z dragonami, pracować począł. Chwilami przed się uderzył, chwilami zwracał się w prawo lub w lewo, dawał szacht płytki i nie patrzył więcej, a za każdym razem biała kapuza obsuwała się na ziemię. Jamczary z wrzaskiem tłoczyć się w trwodze przed nim poczęli, on zaś szybkość cięć zdwoił, i choć sam spokojny pozostał, jednak żadne oko nie mogło już za ruchami jego rapiera nadążyć i rozeznać, kiedy cięciem, a kiedy sztychem uderza, bo szabla jednoświetliste świetliste kolisko naokół jego osoby czyniła. Pan Lanskoroński, który z dawna o nim jako o mistrzu nad mistrzami słyszał, ale go przy robocie dotąd nie widział, aż walczyć poprzestał i patrzył zdumiony, nie mogąc oczom uwierzyć, aby jeden człowiek, choćby mistrz, choćby za najpierwszego kawalera ogłoszon, tyle mógł sprawić i dokonać. Więc się za głowę wziął i na oku słyszeli tylko towarzysze, jak ustawicznie powtarzał Mało jeszcze mówiono dla Boga, inni zaś krzyczeli, patrzcie, bo tego w świecie nie ujrzycie. Wołodyjowski zaś pracował dalej, zepchnięto wreszcie janczarów kurzece, którzy teraz bezładnie na promy pchać się poczęli. Lecz że promów było dość, a ludzi mniej wracało niż przyszło, pomieścili się szybko a snadnie. Wnet poruszyły się ciężkie wiosła i między jazdą a janczarami utworzyła się wodna przerwa, która rozszerzała się z każdą chwilą. Lecz z promów poczęły grzmieć janczarki, którym dragonia huknęła w odpowiedź z bandoletów. Dymy wzniosły się chmurą nad wodą, potem rozciągnęły się w długie szlaki. Promy, a z nimi janczarowie oddalali się coraz bardziej. Dragoni, otrzymawszy pole, podnieśli srogi krzyk i wygrażając pięściami odjeżdżającym, wołali za nimi, a pójdziesz, sobaka, a pójdziesz! Pan Landskoroński lub kule pluskały jeszcze tuż przy brzegu wziął w ramiona Wołodyjowskiego. Oczom nie wierzyłem, rzekł. Mirabilia to są dobrodzieju, złotego pióra warte. Wołodyjowski zaś przyrodzona sposobność i wprawa od cała rzecz. Ile to się już wojen odbyło? To oddawszy uścisk panu Lanskorońskiemu, uwolnił się z jego objęć i spojrzawszy na brzeg, wykrzyknął – patrz, wasza miłość, bo inną osobliwość zobaczysz. Pod komorze zwróciwszy się, spostrzegł oficera naciągającego łuk nad brzegiem. Był to pan Muszalski.